od Olimpu do Olimpiady. Polsko-greckie spotkania ze starożytnością to projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 imienia księdza Jana Twardowskiego w Mysłowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1. Projekt polega na nawiązaniu współpracy międzynarodowej i rozwijaniu kompetencji kulturowych, językowych i cyfrowych. A efektem końcowym będzie wyjazd do szkoły partnerskiej w Grecji. Owoce ich pracy można obserwować na vlogu 321 Kalimera, dostępnym na kanale YouTube, gdzie dzielą się swoimi wrażeniami. Autorkami i koordynatorkami projektu są nauczycielki Renata Dobrowolska, Sonia Konowalska-Mrozik i Bożena Kucharz, które pozyskały na realizację projektu ponad 71 tysięcy złotych. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Założeniem głównym projektu jest realizacja podstawy programowej w taki dosyć nietypowy, innowacyjny sposób. Jesteśmy nastawieni na rozwijanie kompetencji kluczowych, między innymi cyfrowych, kulturowych, językowych. No a to, co jest jakby takim ukoronowaniem naszych działań, czyli tej naszej pracy twórczej podczas pisania wniosku oraz tych wszystkich zajęć, które prowadzimy tutaj w szkole, no to jest wyjazd do szkoły partnerskiej. Naszą szkołą partnerską jest szkoła w Grecji. Kompetencji kluczowych jest kilka. Dzieci pierwszej pomocy muszą również umieć udzielać. Szkoła w Grecji nie była z góry narzucona. Dlaczego Grecja? No myślę, że przede wszystkim dlatego, że tak bogaty kraj, jeżeli chodzi o kulturę i o starożytność, która się tam pojawia, tak nas zainspirowało nie tylko właśnie to, jak postrzegamy Grecję teraz obecnie, ale to, jak Grecja przez wiele, wiele lat była kolebką kultury, między innymi europejskiej, stąd pomysł na Grecję. Udało nam się znaleźć szkołę partnerską, no i udało się pozyskać środki. Mamy nadzieję, że w marcu wyjedziemy z dziećmi. Mnóstwo osób bierze w tym udział, bo to nie tylko nauczyciele, którzy wyjeżdżają i prowadzą wszystkie działania, to nie tylko uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani, ale to również cała strona budżetowa. To, że pieniądze nam wpłynęły na budżet, to nie znaczy, że one są do wzięcia od razu i do wydania. Musimy je rozdzielić na poszczególne rozdziały budżetowe i wydatkować zgodnie z przeznaczeniem. Musi zostać wydana cała kwota. W gestii osób wyjeżdżających leży to, żeby było zabezpieczone wszystko. Przelot, pobyt, wyżywienie, kieszonkowe dla dzieci, płace dla nauczycieli, zaprowadzenie zajęć przygotowawczych i mnóstwo różnych innych rzeczy, które też w to wchodzą. Musieliśmy oczywiście umieć angielski przede wszystkim. Musieliśmy też znać siebie, nasze własne wartości. Blog nazywa się 321 Kalimera. Prezentujemy tam nasze postępy w nauce, co robimy na każdych zajęciach. Także nauczyciele, którzy nas wspomagają, montują to i po prostu chcemy pokazać, jaki przechodzimy progres. Najbardziej w Grecji podoba mi się kultura. Słyszałam, że ludzie są bardzo mili, co mam nadzieję, że będzie prawdą. Słyszałam że też, że jedzenie jest bardzo dobre. Mity greckie, bogowie greccy bardzo mnie interesują od długiego czasu już. Mnie bardzo interesują Igrzyska Olimpijskie, które odbywają się w Grecji. Też jestem ciekawa, jak wejdziemy na górę Olimpii, jak to będzie wyglądało, jakie są widoki i ogólnie sam położenie kraju, jak tam wygląda, jaka jest pogoda.